Cześć, witajcie, tutaj Xalion, a to jest kolejny odcinek z serii Minecraft X-Pack. Tak nietypowo w niedzielę, ponieważ wczoraj tego odcinka nie było, a prawda trzeba było coś tam sprzątnąć już po remoncie, także ten etap mam już na szczęście za sobą. No i można wrócić do nagrywania od, że tak powiem, normalnych, nienormalnych godzinach, bo prawda, no z reguły w nocy nie nagrywam, ale no trzeba, tak, czasami. Jest w pokoju aktualnie strasznie gorąco, ale no nic już z tym... Mam dźwięki? Mam. Już z tym nie jestem w stanie nic zrobić. Mam włączony, także mogę sobie, mogę się spowalniać jetpackiem. Co do nagrywania... O ty mendo społeczne. Co do nagrywania, to jest taka do was prośba. Jeżeli macie jakąś fajną grę na uwadze, którą mógłbym nagrać, która by mi się na przykład nie znudziła, nie znudziłaby mi się po chwili nagrywania, a która by mogła się wam spodobać jakiemuś tam szerszemu gronu, to możecie napisać w komentarzu, jaka by się tam wam spodobała. Normalne. Możemy sobie coś tam pobrać, pograć i tak dalej. Macie ogólnie w opisie, nie? Mój profil Steam. Możecie tam sobie wejść i zobaczyć, co mam tam za gry. Możecie sobie przejrzeć i zobaczyć, czy może coś wam z tego podpasuje. Spoczko by było. To mi coś na pewno przyda. Knowledge Note. No, można olać. Takie rzeczy również. Dobra, idziemy dalej. W ogóle tak, plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że sobie po prostu zabijamy te dwa bossy, co nie? Te dwa bossy marsjańskie, no i liczymy na to, że wypadnie nam ze skrzynki. Ojej. Liczymy, że wypadnie nam ze skrzynki plan rakiety tieru trzeciego. Po to właśnie przyleciałem na Marsa. I to mam zamiar tutaj zrealizować, tak? Zawsze kiedy, prawda, mam chwilę czasu, to danego dnia, raz na dzień sprawdzam, czy może już nie wyszedł na przykład Galacticraft na wersji 1.10, ale no póki co się niestety nie zapowiada. O ty mendo, głupia, patrzcie. Ofensywny. Czekaj. Nie ma bossa. To jest dungeon bez bossa. No to... Tak 2 na 10 trafiłem. No to tak 2 na 10. No to co? Zwijamy się stąd, bo skoro tutaj nie ma bossa, no nie ma. To tutaj raczej... Znaczy no jest skrzynka, tak? Ale co mi po skrzynce, skoro ja nie mam klucza do niej, tak? Te rzeczy sobie też zwiedzimy, ale to jeszcze nie dzisiaj. Dzisiaj właśnie mam plan na tego bossa, nie? Jemnie, nie? Nie. Skąd tu wziął? Nieważne. Mam już dzień, widzę tutaj. Ale to. To mi raczej dużo też nie zmienia. Dobra, gdzieś tu był ten drugi dungeon, nie? Tutaj jest. Dobrze. Czyli biegniemy sobie na wprost i do niego dojdziemy. Bo tak, na planetach jest ogólnie, mam taki... no takie coś sobie po prostu założyłem, że jakby nie korzystam z teleportów, co nie? Po prostu. Na planetach powiedzmy nie mam takiej technologii, czy coś. I po prostu z teleportów nie korzystam. Okej. W sumie mogłem sobie wziąć na fortunkę też enchantować. To bym może kopał więcej tych meteorytów. No nic, zobaczymy. Ogólnie tak, na Marsie póki co, przed jeszcze zbudowaniem ewentualnej bazy, chociaż z tym to jeszcze zobaczymy. Polecimy na może jeszcze inne planety. I wtedy się dopiero zobaczy. Będę tak chciał pozbierać troszkę deszczu. Ogólnie tak, pisaliście mi Xalion, ale deszczu, kurwa nie to. Ale Xalion deszczu nie ma na Marsie. Ludzie, no kuźwa, oczywiście, że jest deszcz na Marsie.
Nawet są dwa rodzaje deszczu, patrzcie. Jest deszcz, który jest faktycznie na Fobosie, ale jest deszcz, który jest na Marsie. Także no, tutaj mieliście fake info. Oczywiście deszcz na Marsie jest. A jeśli na przykład okaże, że kurde, tutaj nie ma tego, nie było tej rakiety, no to będzie lipa. Bo będzie trzeba dalej szukać kolejnego dungeona. A ogólnie tak, okularów nie mam. Ktoś tam mi kiedyś powiedział, Xalon, ale w okularach wyglądasz lepiej. Ja wam zaraz coś pokażę. Zaraz będzie, że Xalon, nie widać ci oczu. Bo kuźwa ci się odbija lampeczka i monitory, tak? Także ja już wolę w sumie. A to nam jaja. No nie. To jest dramat po prostu. To jest dramat. Zapomniałem sobie zblokować klawisza flagi Windows. FN plus, prawda, flaga Windows. Żeby, prawda, był nieużywalny. I co? I kuźwa kliknąłem, no. I kliknąłem. Ale lipa. Ale cóż, no. Przerwało mi się nagranie, tyle w temacie, tak. Właśnie, jaja będą, jak się okaże, że te okulary mi się teraz nie odbijały. Ale czekajcie, ostatnio nagrywałem też chyba jakiegoś tak późno tego X-Paka. I właśnie strasznie z kolei odbijało to światło. To mówię, a już dam wam spokój, nie? O kurczę, źle poszedłem. Także no, teraz już mam flagę zblokowaną, to już mi się nic nie wciśnie. Co za ścierwa. I o czym ja to mówiłem? O tym deszczu wspomniałem. A, no tak, w dalszym ciągu was również zapraszam do odwiedzenia mojego Instagrama. W niedługim czasie tam się pojawi pewna relacja z wyjazdu. Też do pewnego miasta, tak jak teraz było do Gdańska, vlogi. I jeszcze jej nie zmontowałem, nie? Bo mi się po prostu nie chciało. To teraz też szykuje mi się taka podróż, a uznałem, że sobie jeszcze pojadę do pewnego miasta, w którym w sumie nie byłem ani razu jeszcze tak na dłużej. Ale do jakiego sobie zobaczycie. Najbardziej chciałbym pojechać do Wrocławia, tak z polskich miast. Ale to na razie jest no takie nieplanowane. O fuck. Ale też na pewno kiedyś się tam udam. No nie. Dobra. Ogólnie mikrofon mi tak zasłania troszkę tego paska. A no z tym nie zrobię, ponieważ no, jeżeli się nagrywa na przykład jeden odcinek, to mogę tak być, nie? Że się nie opieram. Ale jak już mam zamiar nagrać więcej niż jeden odcinek, a teraz mam zamiar nagrać jeszcze na następny tydzień te X-Paki, no to plecy już mogą tego nie wytrzymać. Tym bardziej, że ostatnie dni były dla mnie strasznie męczące pod względem fizycznym. Kto tam mi gada na tym korytarzu? Ja tu nagrywam, kuźwa. Dobra. Ojej, pajączek. Aha, właśnie, miałem kontynuować co do tej bazy tutaj na Marsie. Polecimy sobie na inne planety. Jeżeli mi się tam nie spodoba, ewentualnie się okaże, że na przykład kolejne poziomy tych rakiet są zbyt trudne, na przykład to czy zbyt czasochłonne do zrobienia, no to odpuścimy sobie i robimy bazę tutaj na Marsie, nie? Ale jak się okaże, że jest spoko. O, bije się między sobą, wspaniale. Ale jak się okaże, że coś jest fajniejszego, to zbudujemy po prostu na którejś z tamtych planet. Ja bym sobie może coś zjadł. Okej. I ten. Polecimy sobie na te księżyce Marsa. Tam może coś też ciekawego będzie. A ogólnie plan po powrocie jest taki, żeby w końcu zbudować ten park dookoła domu. W sensie no park. Takie po prostu zabudowę, tak. Zabudowę fajną, ofensywną. Dobra, teraz uwaga, teraz walczymy. Ja mam taką swoją strategię. Pierw zbijam wszystkie jajka. Później wysadzam wszystkie creepery. I następnie dopiero
walczy z bossem. Także taka moja osobista strategia. Ile tam już nagranie? Z 11 minut, tak z tego co widzę. To się w ogóle rozbija? Nie. Bo to się robi, wiecie co? To musi mi on to rozwalać. Dobra. No to co? No to wchodzimy. Cześć! Ty mendo społeczna. Biw te jajka gościu. Napindalaj mnie. Na początku nie będę tak biegać. Piękne rzeczy się dzieją na razie. Wypieprzajcie wszyscy. Dobra, niech sobie jebnie tutaj. Dobra, wyjebał kosmos. Teraz tutaj, piękne rzeczy. Tutaj, come on. Pięknie. Teraz te tutaj. Nieźle. Zapraszam tutaj. Wspaniale. I teraz walczymy zaraz z bossem. Tylko jeszcze się pozbędziemy tych małych wypierdków. No i teraz tak trzeba po prostu walczyć, nie? Cała strategia. Już ma tylko dwie głowy. Co to? O kurwa. Boom headshot. Dobra, jeszcze troszeczkę. O, druga faza. Łe. Trzeba było zrobić screeny. O. Dobra. Bijemy się dalej. I zaraz będzie po gościu. Ende. Bo to jebło, nie? Piękne rzeczy. Można iść po kluczyk. Ile levela. W sumie to ten glowstone tam gdzieś tam się do czegoś może przydać. Gdzie jest po klucz? Tutaj po klucz. Coś jest z kluczem. Jest skrzyneczka. Jest i kluczek. I teraz uwaga, tutaj musi być, błagam. Automatic cargo rocket. No fucking way. Musimy szukać dalej. Ten kopert sobie wezmę. Bo się może przydać. O, fucking bitchem. Co mi to na przykład daje? Nic mi to nie daje. Automatic cargo rocket. Automatic. Czekaj.
Ty, no nie ma takiego czegoś nawet. Cargo Rocket. Cargo. A jest, bez kitu, patrzcie. Ale potrzebne rzeczy normalnie. Ja jebanie. No nic. Musimy szukać dalej dungeona, bo nic z tym już nie zrobimy. Potrzebujemy dungeona z Marsa i tyle, nie? Także idziemy szukać dalej. Liczę, że się szybko go znajdzie. Na kopii świata mi się trafił za pierwszym razem ten no. Za pierwszym razem mi się trafił schemacik tej tieru trzeciego, nie? Ale lipa. Ogólnie szkoda, że te planety wszystkie są takie puste. No niby to życie jest w tych dungeonach, tak? To już skoro zrobili to życie w dungeonach, to mogli też zrobić, wiecie, no, życie tak normalnie, nie? Kiedyś tu faktycznie były krzaczki, nie? Krzaczki i tym podobne. A nie, to na księżycu były. Ale teraz wyłączyłem, bo coś tam mówiłeś, że się coś buguje, także no. Olałem to. Dobra, biegniemy w takim razie w tamtą stronę. I liczę, że trafię na dungeon. Bo jak nie, no to może być faktycznie lipunia. Dungeon, dungeon. A może znajdziemy jakąś taką fajną, dużą przestrzeń, na przykład na bazę. Też spoko by było. Nie powiem, że nie. Wiecie, o, na przykład taki teren jak tutaj, dość ciekawy, nie? Można by to, ten poziom tylko zryć i to już mamy fajną przestrzeń. Bo chcę zrobić taką dużą bazę. Będzie jakby taka... baza, na przykład będzie jakiś tam pas startowy, niby że dla promów jakiś. Że jakieś tam lądowisko pionowego, poziomego startu. No różne takie rzeczy. Po prostu chcę jakby to urozmaicić bardziej, a to nie będzie tylko taka jedna komara tlenowa i tyle, tak? Żeby to jednak wyglądało bardziej jak baza, a nie takie coś przenośne, co nie? Czekajcie, już tutaj może przesunę bardziej. Co za dziadostwo, no. Polecimy teraz może bardziej w tą stronę. Mamy ten lód, tak? Biegaj, nie chodź. Ogólnie ten, pod poprzednim odcinkiem był taki komentarz: minuta 40, koniec gadania. No szczerze, to mnie nawet tak rozśmieszył, nie to, że coś. Bo zawsze u Izaka na Overwatchu, kiedy tam mówicie, kiedy tam mówi tam cześć, witajcie, tutaj detektyw Izak i tak dalej. To zawsze są właśnie komentarze typu 2.44 skończył gadać, 3.10 skończył pierdolić i tym podobne, nie? Także ten komentarz mnie bardziej tak rozśmieszył niż coś tam w inny sposób zadziałał. Bo to wtedy była ta gadka, wiecie, o tym Instagramie, o tym remoncie. Czy tam o Instagramie to chyba jeszcze dopiero potem była. Ale to właśnie co do Instagrama, link macie w opisie. No. Także tam followa możecie zostawić, czy jak zwał, tak zwał. No ja mówię wam, ja tego nie znajdę, nie? Jak nie znajdę jeszcze przez 2 minuty, to już znajdę go sobie sam. I dopiero wtedy jakby włączę nagrywanie, nie? Ale jaja, no. A że tak mi się trafiło, fuck. Ja będę jak tutaj będzie, nie? Już nie, no tak. No to za blisko by był. Zobaczymy, ale mnie coś kurczę, noga boli, ja pierdzielę, muszę sobie wyprostować, bo przecież zaraz oszaleję. Dungeon, dungeon. Come on. Dajcie mi dungeona. Co to taka przepaść? Aha! Niezły kanion. Ale patrzcie jaki kurczę. Ja jebie. Jak to w ogóle na mapie wygląda? Obczajka. Jest w ogóle strome zbocza i tak dalej. No nieźle. Fajnie to wygląda, no nie?
Tutaj sobie zrobić taką bazę. Ej, dobre. Jest! Zrobić sobie taką bazę tutaj, nie? No i się, co? Teraz się okaże, uwaga, że to jest ten bez bossa, patrzcie. O Jezu, jak fotel skrzypi. Hop, 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 hop. I wlatujemy. Oto ja, cześć, witajcie. Dobra. No, zaraz zobaczymy. Zaraz się okaże, czy to jest dobry, czy to jest zły. Na razie mamy tutaj Iridium, Nether Quartz. Nether Quartz w sumie też nie miałem za dużo i nie mam w sumie za dużo. Ale będziemy szli do Netheru niedługo, po Tytan. Bo będzie mi potrzebny do tej nowej rakiety. Źle, nie, do bazy kosmicznej. Tej na orbicie Marsa. Łek, co robisz tam, nie? A jak coś to... Nie, dobrze. Łe. A jak coś to chyba jest obok drugi dungeon, tak mi się wydaje. Tam ten tytan jest potrzebny 4 sztuki na orbicie Marsa. Nie wiem, czy to w końcu powiedziałem, czy nie. Ja tylko proszę o jeden schemat, no. Come on. Co ty, skrzynce, może być prócz teraz schematu? No naprawdę. Tylko schemat. Ja raczej tylko ten schemat, bo chyba już innych nie ma schematów, tak mi się przynajmniej wydaje. Zaraz zobaczymy, bo może być. I co? I wtedy będzie przypał. Gościu. O, patrzcie, jak przywędrało sobie. Wędrownik jebany. Co? Jak to się nazywa? Schematik. Workbench, schematik. Co? Moon buggy. Chyba mamy. Tier 3, automatic. Astrominer jeszcze nie mamy. Patrzcie. Jak się okaże, że trafi Astrominera, to się wkurzę, nie? O, jak mnie tutaj czekali. Czy mam jeszcze? Na szczęście mam. Siema, gościu. Dobra. Zbieramy oczywiście doświadczenie, bo się przyda. Jest kapsuła z bossem, na szczęście. Także robimy akcję, walka z bossem. Na jedzenie, na picie, piękne rzeczy. Także wbijamy się, nie? Tylko niech mi się odnowi full zdrowie. I wróć, bo bym zrobił błąd życia. Dobra, tam nie panikuj. Zajął błąd życia i by się skończył dzień dziecka. Jakieś tam schematyki to może. A wszystko w sumie można włożyć. O. I piękne rzeczy. Ewentualnie mogę sobie o jeszcze zrobić tak. Dobra. Go. Boom. Patrzcie. Niedobra jest, nieważne. Najgorzej, że ta komnata już działa troszkę jak pułapka, bo jeżeli pode mną się zapadnie klocek, to wtedy wpadam do dungeona, tego drugiego, a tam mi się znowu boss zresetuje. I tak się zdespawnował. Łe!
HP, 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 HP. Come on! No, w końcu. Nie wiem, czy mnie w ogóle słuchać, jak ja się z nim biję. Ja sobie teraz będę ten. No po prostu robić, wiecie. Ten dynamitę w niego rzucać, nie? Tylko niech mi się pierw HP zregeneruje, nie? Jej! Teraz błagam, byle to nie był Astro Miner. Wszedłem w niego tylko dlatego, że wiedziałem, że on nie zadaje damage'u. Taki ze mnie szpryciula. Dobra, uwaga, skrzynka. Skrzynka. Cyk, 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 cyk. To jest dramat. No po prostu to jest dramat. Serio? Naprawdę był to kolejny dungeon. O luju. To już naprawdę trzeba mieć sennomotnego pecha. Patrzcie, jeden dungeon pusty, w sensie nie było bossa. Drugi dungeon nie wypadła ta rakieta. Trzeci dungeon wypadła znowu nie ta rakieta, którą chciałem. Minecraft to nie jest już śmieszne. To jest wprost durne. Nie, no naprawdę, no. No nie spodziewałem się. No, wylatujemy z tego ścierwa. Czy ten odcinek będzie tak długi? No, że aż za długi, no. Przynajmniej sobie nazbieram troszkę meteorytów, nie? No to co? Jeszcze jeden, nie? Trzy bossy, czekajcie, zabiłem już dwa. No to do trzech razy sztuka, nie? Gdybym ja sobie już, wiecie, odkrył ten schemat, czyli go dorzucił do NASA Workbench'a, no to byłoby spoko, nie? Bo wtedy chyba gra by wykryła... O! Xalen już ma ten schemat. Xalen już ma ten schemat, czyli już mu jest drugi niepotrzebny. A teraz gra myśli, że ja go nie mam, nie? Ale kurwa pech.
Nie no, ja to wpindolę, już nie nagrywam więcej, już jestem tak zmęczony. Ja myślałem, że teraz już powinienem, nie no nie, już w sumie to nie. Dobra, zobaczymy jak to będzie szło, nie? Jeżeli teraz na przykład nie trafi tej rakiety, to ja się już poddaję i to by było na tyle, nie? Tu może być ten John, patrzcie. No nie ma. A teraz czajcie na przykład fazę, nie? Na przykład dungeon mógł być tu. Mógł być, bo czemu miałby go tu, miałby tutaj nie być. A ja ten teren ominąłem, nie? I to jest właśnie... Zresztą tak samo na przykład jest z kopaniem diamentów, nie? Kopiecie, kopiecie, kopiecie na ten na przykład 12 poziomie, dajmy na to. Czy tam gdzie jest ich najwięcej. I na przykład uznacie, już mi się kopać nie chce, nie? A o jeden klocek od was może być diaks. No. Tak może być. I tak mogło być i tak się mogło wam zdarzyć wiele razy. Minecraft, weź, chociaż mi daj ten dungeon jeszcze dzisiaj zrobić, no. Przecież to jest... Nasz głupie, no. Ja tutaj taki ofensywny, o, dzisiaj trzy odcineczki nagram, już będzie na wtorek, już będzie na sobotę, a tu taki chuj, jak słona noc. Bo Minecraft sobie uznał, nie damy mu rakiety tier 3. A, bo tam chyba źle powiedziałem. Tam powiedziałem, że teraz wrócimy i od razu idziemy robić ten sad. Nie. Pierwszy idziemy po ten tytan. Potem dopiero sobie zobaczymy, jak wygląda ta baza orbitalna. A dopiero później zrobimy sobie sad. Ten sad to myślę 2-3 odcineczki mi zajmie. Także zobaczymy. Dobra, to już jest teren, który odkryłem, no. To idziemy teraz może tutaj na północ. Oj, trzeba chyba wylądować, bo już przestałem biegać. O. O, tu coś jest, patrzcie. A nie, to jakiś po prostu straszna dziura. No. Fajnie strasznie te kaniony wyglądają. Takie... O! Weno mi tutaj tego meteora. Oj. Dobra. 4. Nawaliło! Nawaliło. O, to będzie długi opis, bo będzie trzeba dużo muzyki dodać do tego odcinka, żeby, prawda, była na całą długość. 40 minut już, nie, tak strzelam, 45 minut będzie około mieć odcinek, o ile znajdę w ogóle bossa. Dobra, umawiamy się tak. Jest, nie wiem, która teraz minuta. Jeżeli w ciągu 3 minut nie znajdę, no to cóż, przerywamy, ja sobie go sam znajdę i dopiero później wznowimy nagrywanie, no, kiedy już będę w dungeonie. Albo kiedy go po prostu zobaczę, nie? 3 minutki od teraz, start. Najgorzej, że mi już brakuje tlenu. Ja na przykład nie zdążę pozbierać tego deszu, nie? To w ogóle jest już najgorszy dramat. Bo bez deszu będę musiał tutaj wrócić. O Boż. Dobra, lecimy centralnie na północ teraz. Gdzie ja jestem? Tutaj. Piękne rzeczy. A wyjebałem o te skały teraz. Patrzcie, jaka w ogóle ściana straszna. Straszny pion. No to taki pion to nie jest, ale na mapie wygląda jakby było tak. No czy ja proszę o dużo, no. Proszę o dungeon. Nawet może być bez klucza. W sensie bez skrzynki. Bo kluczyk to zawsze jest, ale wtedy bym sobie po prostu mógł otworzyć tamtego, nie?
Albo wiecie co zrobimy? Nie będziemy otwierać tamtego, co nam się zespawni. Otworzymy ten, który był pierwszy w dzisiejszym odcinku. To musi być przecież ta dobra rakieta, no szanujmy się. Czy ja coś wspomniałem, że ja lecę na północ? Tylko tak patrzę na tą mapkę, nie? Jest! Patrzcie. Dobrze, że nie poleciałem na północ. Dobra, wbijamy się tam ofensywnie. I to patrzcie, na 15 sekund przed końcem 3 minut, nie? O, komitet powitalny. I to jaki kurwa srogi tej. Dobra, no. Kolcie się ode mnie. Dobra, idziemy tam. Kur... Patrzcie. Bum, wbijam się na chatę. Cześć. Bum, nie macie. Bum, nie macie. Bum. Patrzcie. Trzeba być ofensywnym. Trzeba być twardym, nie miętkim. Na razie to ja jestem na low HP. Boss jest. No, można by coś zjeść. Tego tlenu też mam cholernie mało, ale tlenu mi już na pewno wystarczy do końca podróży, także o to się już nie martwię. Bo no kurwiać. Co tutaj się rzucasz, kurde, co? No! No! Kurwa! Nie! Ma! No puść mnie ty. Dziękuję. Idziemy dalej. Gdzie są skrzynki, ja się pytam. Ja je, bo znowu ty też mnie musi powitać. No nie. I jeszcze go zabiję. Dobra. 40 level prawie zaraz będzie. No nie! No, wara ode mnie. Śmieciu jeden, no nie! Jestem już stiltowany, to jest dramat już po prostu, nie? Come on! Nie no, już tamto mi się nie będzie chciało wracać, nie? Otwieram tutaj, jak będzie cargo rocket, to się wkurzę, nie? Jak będzie cargo rocket, to się po prostu wkurzę. Dobra. Ofensywa, Xalion, ofensywa. Nie ma czasu. Odcinek trzeba kończyć. Bo i tak już teraz nikt nie ogląda. Jak ktoś ogląda, to niech napiszcie powodzenia w walce. Takie hasło dzisiejszego odcinka. Powodzenia w walce. Możecie mi też życzyć, żebym akurat znalazł tą moją rakietę. Idziemy. No tak prawie nie żyję już, ale dobra. Pozwolicie, że się nie będę tutaj odzywać, bo i tak pewnie tego w ogóle nie słychać.
Kurwa. A tutaj mnie zabił, nie? Dramat. No, halo. Czekaj, gościu. Ja tu się muszę teraz ofensywnie zregenerować, bo ja już mam strasznie malutko tego. Ważne, że już te małe skurkowańce się nie będą teraz respić. Pokój na kluczyk jest, już tam nie biegnę. Najwyżej, nie wiem, no, będziemy musieli jeszcze raz, będziemy musieli, to czy to już sobie go sam, nie wiem, zabiję, nie wiem, no. Zobaczę. Na Facebooka wam jak coś wrzucę wideo, jeżeli by się okazało, znaczy z otwieraniem skrzynki, nie? Tam, której z kolei. Czekaj, no. Z której z kolei, gdyby się okazało, że w tej na przykład nie będzie rakiety, ale odpukać. Odpukać? Cicho. No, uderzyłem przecież. No co taki głupi jest? No patrz. Patrzcie w ogóle w lewym górnym rogu, jaką teraz ma gość miniaturkę, nie? W sensie ten awatar na tym, w okienku pasku stanu. No już, nie no, mogę sobie coś zjeść, no. Kill him! Teraz musi się udać. Proszę, żeby to był ten szczęśliwy kluczyk. Dum 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 dum. Dom, 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 dom. Nie no, tak na serio to już pomyślałem, że mi kluczyk nie dropnął, nie? Naprawdę tak pomyślałem. Fuck jest! Dom, 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 dom. Piękne rzeczy. No!
Także co, w tym odcinku to byłoby na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek już w wtorek. W sumie, no we wtorek będzie takie jedno, cóż, no jeden dzień takiego, takiej przerwy, ale no we wtorek was zaproszę, no na odcineczek, no. Także łapki do góry, mile widziane, wizyty na Facebooku również, te serduszka, czy tam jak to się nazywa, po instagramowemu. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!